Wieczorem trwa festiwal warszawski Niewinni Czarodzieje i bardzo się cieszę, że dzisiaj wspólnie z Dariuszem Piotrowiczem będziemy częścią tego festiwalu. Dariusz, za chwilę uruchomimy taki literacki wehikuł czasu, bo otworzymy Złego Leopolda Tyrmanda i przeniesiemy się do Warszawy lat 50., ale zanim to zrobimy, to muszę Cię przedstawić naszym widzom i od razu mówię na dzień dobry, w zasadzie już na dobry wieczór, że w każdym momencie tego spotkania Państwo się mogą włączyć do rozmowy. Pod streamingiem można zadawać pytania. Ja będę tutaj spoglądać od czasu do czasu do telefonu, nie po to, żeby sprawdzać, co się dzieje w domu, ale żeby sprawdzić, jakie pytania Państwo przesyłają i będę je od razu Darkowi przesyłać. Darek, czyli uwaga, będzie długa lista. Profiler, psycholog, biegły sądowy, wykładowca. Powiem też, jakie studia warto pod Twoim kierunkiem studiować, bo myślę, że po tym spotkaniu może się okazać, że sporo osób zapragnie zgłębiać zagadnienia, o których będziemy mówić. Jesteś twórcą i kierownikiem studiów podyplomowych, których pełna nazwa brzmi Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej. No i polecimy od razu Państwu profil facebookowy Psychokryminalni, bo to też jest Twoje dziecko, więc przedstawienie już za nami. Ale dzisiaj spotykamy się tu w bardzo konkretnym celu. Ty wiesz, jakie masz zadanie, prawda? Oczywiście. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za tą prezentację. Wiem, w jakim celu. Jestem przygotowany. Także spotkamy się po to, żeby stworzyć profil psychologiczny złego. Oczywiście tego złego, który jest postacią, można być fikcyjną, postacią z powieści Leopolda Tyrmanda. W moich rękach dzisiaj Zły z oprawą Jana Młodożeńca. To jest akurat wydanie z lat 90., piąte wydanie, bo po raz pierwszy ta powieść pojawiła się na rynku na przełomie roku 1955 i 56. Od razu Państwo pewnie skojarzą całą oprawę festiwalu Niewinni Czarodzieje, która nawiązuje właśnie do tej oprawy Jana Młodożeńca, odpowiada za nią Jakub Zasada, co też warto podkreślić. To zanim zanurzymy się w te wszystkie informacje dotyczące tego, co się dzieje na styku psychologii i kryminalistyki, porozmawiajmy jak czytelnicy. 650 stron przynajmniej w wypadku mojego wydania, bardzo gęstej prozy, mnóstwo zagadek kryminalnych, postaci, które mają rozbudowaną psychologię. Ja kocham też język, gwarę warszawską, którym się słyszy, kiedy się czyta. No i fantastyczne poczucie humoru Tyrmanda. To są takie moje spostrzeżenia na szybko, ale zastanawiam się, co Cię najbardziej zauroczyło w powieści Tyrmanda. Najbardziej mnie zauroczył rzeczywiście język, ale też i poczucie humoru, ten taki dystans, mogę powiedzieć, do postaci. Jak też to, że właściwie każdy z nas, czytelników, może się utożsamić właściwie z dowolną postacią. Ja oczywiście nie zdradzę, z kim się utożsamiałem, ale miałem też swoich faworytów. Nie odpuszczę, to się musisz tutaj podzielić informacją, z kim się utożsamiałeś. Więc myślę, że to jest taka powieść, którą powinien każdy przeczytać, szczególnie miłośnicy kryminału, bo konstrukcja powieści jest właściwie taką gotową receptą na stworzenie dobrej książki, może uproszczę sensacyjnie, ale na pewno kryminału. Jest niebanalna, zawiera bardzo żywe postacie obsadzone w realiach Warszawy w latach 50. Poza tym nawiązuje do przestępczości w sposób, można powiedzieć, bardzo realistyczny, ponieważ Tyrmand opisuje w powieści struktury przestępcze Warszawy, które w tamtym okresie jak najbardziej były zbliżone do tego, co w powieści możemy wyczytać. I oczywiście to wszystko, co ja wyczytałem, jako też można powiedzieć specjalista z zakresu kryminologii czy psychologii śledczej, to jest rzeczywiście realistyczne. To nie jest nadęta powieść, którą odkłada się na półkę za chwilę, ponieważ ona głęboko zapada w pamięć. Także ja jestem, można powiedzieć, bardzo zadowolony, że mogłem sobie przypomnieć ją, bo nie ukrywam, że też czytałem ją po raz kolejny, żeby przygotować się do tego spotkania. Także bardzo fajne i myślę, że dla wielu smakoszy literatury kryminalnej, to jest powieść, która z pewnością gdzieś na półce powinna się znaleźć. Powiedziałaś jednak, ja Ci tak łatwo nie odpuszczę, chociaż wiem, że mam przed sobą specjalistę, kryminologa, psychologa i tak dalej, ale spróbuję Cię jakoś wziąć pod głos. Powiedziałaś o tym, że się z niektórymi bohaterami utożsamiałaś. Tak, to był Ci bliski? Bo ja tego postać złego bardzo lubię, bo to jest taki szlachetny mściciel, no, taki Zorro, który się pojawia w Warszawie w latach 50. Znaczy, był mi rzeczywiście bardzo bliski, był mi bliski Zły, natomiast równie bliski był pan Jonasz Drobniak. Pan w Meloniku, jeżdżący tak zwanym staromodnym samochodem, który pojawia się właściwie... Kapitolet Czułenko, to jest tam w ogóle cudowny nazwa. Do,
dokładnie. On się pojawia w każdej sytuacji, która wymaga takiego, założyłem, zastanowienia się i zawsze, kiedy jest napięcie w tej powieści, kiedy się tam się kumuluje przy końcu konkretnego rozdziału czy części, to tam ja zrobię się pojawia, wychyla gdzieś za rogu w tym melodniku z parasolką i przedstawia swoje spostrzeżenia. Także z tą postacią się mocno utożsamiałem, ale na pewno równie mocno ze złym, co ciekawe. No to są moi faworyci. No, poza tym też mogę powiedzieć, że po części się utożsamiałem, co ciekawe, nie z milicjantem, który tam występuje, tylko z redaktorem Kolanko. Dokładnie, a dlatego przede wszystkim, że redaktor Kolanko jest takim zamiennikiem, można powiedzieć, takim awatarem troszeczkę pana Jonasza Drobniaka i oni się uzupełniają na tej warstwie intelektualnej i jeśli chodzi o spostrzegawczość, bo obydwaj mają bardzo duże, można powiedzieć, umiejętności obserwacji i też jak gdyby te opowiadania, czyli przekładania tego, co zaobserwowali. Po wydaniu powieści Zły, Tyrman został zaproszony przez Komendemo na cykl wykładów o chuligaństwie, więc uznajmy, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie taką uwspółcześnioną wersją wykładu o chuligaństwie, ale cały czas oczywiście koncentrujemy się na tworzeniu profilu psychologicznego złego, ale też podczas tego spotkania będę cytować wielokrotnie Tyrmana, żebyśmy mogli poczuć ten tekst. Ja kocham te mistrzowskie opisy postaci, na przykład przysadziści panowie zdradzający wieloletni zasób kulinarnych doświadczeń. Nie od razu widzimy konkretnych panów, do których się uśmiechamy. Bardzo lubię wątek Kuby Wirusa, który też ma chyba w sobie coś z takiego śledczego psychologa. Go chyba taka brawura zrobiła. Kiedy przychodzi do Hawajki, do prostej kelnerki z baru, ona jest zachwycona jego erudycją, elokwencją, inteligencją. Mówi, niech pan powie, czym pan jest. Introligatorem? Mówi pan jak z książek. Więc to tylko fragmenty. Zanim zaczniemy dalej tworzyć profil, zacznę z wątku kobiet. Muszę. Mam trochę żal do Tyrmana, że te kobiety tam są głównie zainteresowane tym, żeby kupić biały kostium na ciuchach, ewentualnie, żeby manipulować i wpływać w taki, a nie inny sposób na mężczyzn. Ale są tam dwie postacie, Oliwia Szuwar i Marta Majewska. I obie one mobilizują mężczyzn do działania w bardzo konkretny sposób. Oliwia Szuwar wpływa na Filipa Merynosa, Marta Majewska na złego, na Witolda Halskiego. Zastanawiam się, jak często, ty te zagadnienia znasz bardzo dobrze, okazuje się, że szefowie na przykład grup przestępczych wpadają przez to, że ich słabością jest kobieta, czyli uczucie. Bo nam się wydaje, że to są roboty bez żadnego punktu słabego. Jak to jest? Trudno mi się odnieść do tego, jak często jest, bo to wymagałoby pewnie miarodajnych badań, ale jeśli chodzi o obserwację, czy też jakąś takie doświadczenia z mojej pracy, mogę powiedzieć, że nie tyle szefowie grup przestępczych, co przestępcy, gangsterzy, czy też drobniejsi rangą członkowie grup przestępczych wpadają, nie powiem, że często, ale przez kobiety. Wpadają przez nielojalnych współpracowników, ale jeśli już wpadają przez kobiety, to bardzo często jest to uwarunkowane tym, że taka kobieta czuje się po prostu odrzucona. Więc tak, czyli to jest zemsta kobiety? Czyli można powiedzieć, że to jest taka trochę zemsta kobiety. Nawet podałbym przykład, oczywiście bez szczegółów, w postaci nazwisk, imion i miejsc, ale pamiętam taką sytuację, gdzie jeden z takich gangów warszawskich, który specjalizował się w napadach rabunkowych, rozbity właśnie został dlatego, że jedna z kobiet, kochanek jednego właśnie z panów, którzy tworzyli ten gang i tworzyli tą grupę uderzeniową, po prostu została przez niego zdradzona. W związku z tym było łatwiej policjantom operacyjnym nawiązać z nią kontakt, tutaj szczegóły i tajemnice już, że tak powiem, pominę, ale ona była bardzo ważnym ogniwem informacyjnym pomiędzy tą grupą przestępczą, światem przestępczym a policją. Także ja bym powiedział tak, że należy uważać, żeby kobiet nie lekceważyć, szczególnie w takich strukturach, kiedy tam gra toczy się o wysoką stawkę. To teraz od kobiet i od miłości przechodzę już do samego złego. To, co się bardzo często pojawia w książce, to są świadkowie, którzy widzą człowieka, który ma taką misję, chce, żeby porządnym, uczciwym ludziom żyło się w Warszawie spokojnie i postanawia zaprowadzić porządek na własną rękę. No i on się pojawia w wielu miejscach i znika, pojawia i znika. I kiedy prosi się tych ludzi o pisanie rysopisu, stworzenie rysopisu tego człowieka, to w zasadzie powtarza się tylko jedno zeznanie: białe, dziwne, jarzące się oczy. No to wyobraźmy sobie profilera, który otrzymuje tylko i wyłącznie taką informację. Od czego on ma w ogóle zacząć pracę?
Znaczy, ja bym powiedział przede wszystkim, że przy profilowaniu, bo jeżeli mówimy o profilowaniu sprawcy nieujętego, tak, chcąc przedstawić ten temat osobom może niezorientowanym, na pewno nie doradzałbym wykorzystywania tylko jednego źródła w postaci fragmentu sytuacji. No te oczy jarzące się, w ogóle fantastycznie, baśniowo wręcz bym powiedział, natomiast te oczy nie są wcale tu takim elementem jedynym, tak, do obserwacji, ponieważ gdybyśmy chcieli stworzyć profil kryminalny sprawcy nieujętego, którego jeszcze nie mamy, nie schwytaliśmy go, to musimy wziąć pod uwagę co najmniej trzy, a nawet takie cztery elementy sytuacji. Czyli musimy zawsze, za każdym razem zająć się tym, kim była, kim jest ofiara. Musimy zawsze przeanalizować miejsce i czas i kolejny element, sposób działania, czyli tak zwany modus operandi, pod którym kryje się właściwie cała technika, taktyka przestępcza, ale też pewne doświadczenia i emocje. I jeżeli już mówimy o emocjach i kwestiach szczegółów, to profiler będzie zwracał szczególną uwagę, dużą uwagę na to, czy w zachowaniach, w opisie przestępstwa, szczególnie jeżeli mielibyśmy tutaj serię przestępstw, a tu jak dobrze wiemy, mamy do czynienia z pewną seryjnością, tak, czy przejawiają się pewne elementy zachowania stałe mimo upływu czasu, takie, które byłyby, pozwalałyby na wyróżnienie tego sprawcy z populacji. I takim elementem stałym, baśniowym podkreślam, są te jarzące się jasne oczy. Jeżeli bym miał taką sprawę, kilka spraw, czy kilkanaście spraw, gdzie zawsze by się pojawiał element w postaci jarzących się oczu, no to nic prostszego, tylko stwierdzić tak, że jest tutaj coś na rzeczy. Ale tu jeszcze jesteśmy daleko do profesjonalnego profilu. To zaraz będziemy się zajmować miejscem akcji, przestrzeniami, w jakich się pojawia zły. Ale jeszcze zostańmy przy tych świadkach, którzy mówią o tych jarzących się oczach. Zastanawiam się, Darek, jak to jest, kiedy jest takie sytuacje, kiedy są takie sytuacje, które nas zaskakują, stresowe, na przykład napad. Jak jest z naszą pamięcią? Sama pamiętam jedną z takich sytuacji, kiedy zostałam zaatakowana, nie byłam w stanie powiedzieć o napastniku nic poza jego sylwetką, że był wyższy ode mnie. Nic więcej. Nawet nie pamiętałam koloru oczu, więc powiedz, jak uruchamiać pamięć i czy są pytania, które mogą otworzyć pewne szufladki w pamięci i czy są takie pytania zadane nieumiejętnie, które potrafią zaciemnić obraz? Zdecydowanie jest grupa pytań, których powinniśmy unikać, czy to jako funkcjonariusze, czy jako specjaliści, którzy zajmują się ofiarami. Do tych pytań zaliczyłbym pytania zawierające sugestie i pytania zamknięte z ładunkiem sugestii i dodatkowo zawierające coś, co nazywamy elementem wymuszonego wyboru, czyli pytanie typu, czy był wysoki, czy był niski, albo czy był gruby, czy był chudy, lub sugestie typu, czy miał wąsy, czy miał brodę, czy nosił okulary, tak? Czy w odniesieniu do pana z malinkiem, czy miał kapelusz, czy nie miał kapelusza. Te pytania wtłaczają świadków w bardzo, można powiedzieć, prozaiczny schemat wyboru zero-jedynkowego. I w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze świadkiem, który przeżył jakieś traumatyczne czy trudne doświadczenie, to ten świadek będzie podążał za tymi podpowiedziami, mi choćby dlatego, że będzie zależało mu na tym, aby jak najszybciej zakończyć stresującą sytuację przesłuchania. To co do pytań, czyli zalecałbym tutaj stosowanie podejścia od ogółu do szczegółu, najpierw zapytać tą osobę, co w ogóle się wydarzyło jej zdaniem, co widziała. A następnie dopiero po tym, kiedy już umożliwimy wypowiedzenie się na bazie jej własnego języka i kategoryzacji, to dopiero wtedy możemy tą pamięć sondować, zadając pytania szczegółowe dotyczące detali. Czyli najpierw pierwsza faza, co się w ogóle wydarzyło, co pan widział, co państwo widzieli. Następnie możemy koncentrować się na poszczególnych elementach ciała. Nazywamy to w psychologii śledczej czy sądowej takim jak gdyby skanowaniem, mappingiem ciała. Zwykle poruszamy się od tych obszarów naturalnych, czyli zaczynamy obserwację od głowy, twarzy, co ciekawe właśnie oczu i okolice oczu, a następnie schodzimy coraz niżej. Bardzo bym uważał też na elementy sytuacji, ponieważ dynamika sytuacji. Już nie wspomnę o tym, że pora dnia, tak? Czy jest, można powiedzieć, widoczność, ale dynamika sytuacji rozumiana jako przemieszczanie się obserwowanych osób, czy też perspektywa tego świadka pokrzywdzonego, który konfrontuje się nagle z zagrożeniem i widzi, że na niego pędzi, czy zmierza w jego kierunku ktoś, kto być może chce mu zrobić krzywdę. To powoduje, że nasza pamięć, czy nasz mózg nie jest w stanie tak pojemnie
zapamiętywać, tak jak w sytuacji neutralnej, w sytuacji, która byłaby nienacechowana poczuciem zagrożenia. To może skupmy się na takim pojęciu, które się pojawia w psychologii, jak pamięć tunelowa. Rozumiem, że to jest to, co właśnie dotyczy takich sytuacji, kiedy jesteśmy zaskoczeni i to jest bardzo mocno sytuacja stresowa. Tunelowa, czyli co, zawęża nam się postrzeganie? Dokładnie tak. Czyli mamy do czynienia z czymś, co byśmy nazwali zawężeniem percepcji, właśnie tym tunelem. Nawet bym powiedział, że pamięć tunelowa nie jest dobrym określeniem, bo to jest percepcja tunelowa lub inaczej nawet uwaga tunelowa. Czyli koncentracja uwagi, ograniczone możliwości, tak bym powiedział, percepcji otoczenia powodują, że taki świadek jest w stanie zapamiętać elementy, fragmenty sytuacji lub wyglądu napastnika. I bardzo ciekawym, takim dość typowym przykładem tego typu zjawiska jest informacja od świadka, że tak, ja wiem, że byłam napadnięta, ale tak naprawdę jedyne, co mogę powiedzieć, to, że ten pan miał na przykład takie oczy, albo że ta osoba miała takie dłonie, albo że widziałem tylko fragment faktura marynarki, czy fragment broni palnej, jeżeli idziemy w te kwestie napadów z użyciem broni. Czy to może być na przykład głos, może być, tak jak tutaj powiedziałaś, faktura materiału. To będzie zależało od tego, w jakiej pozycji ten świadek percepował zdarzenie, jaka była jego dynamika. Ale generalnie na pewno ta pamięć tunelowa, czy poprawniej uwaga tunelowa, może wystąpić. I od razu też powiem, że nie występuje ona w każdej sytuacji, bo to by było duże nadużycie. To teraz przenosimy się do złego i do tych różnych miejsc w Warszawie, w których on się pojawia. W zasadzie dochodzimy do takiego momentu w powieści Tyrmanda, kiedy w zasadzie są już ludzie, którzy się chcą podpiąć pod złego i swoje niecne czyny przypisać na jego konto. No ale to, co jest niesamowite, że on się zawsze pojawia w miejscach publicznych, więc można by chyba podejrzewać, że to jest taki człowiek, który się trochę nie boi wręcz konsekwencji. Bo zazwyczaj sprawcy przestępstw zachowują jakieś zasady bezpieczeństwa. A tutaj to jest człowiek, który pojawia się w środku dnia bardzo często, przy skrzyżowaniach, jest w autobusie. Tam jest kilka takich sytuacji, które pokazują, że on się nie boi. Ja bym tutaj rozgraniczył dwie kwestie. To, czy on się boi, czy on się nie boi i to, czy to, że on się pojawia w miejscach publicznych, oznacza, że się nie boi. I tu bym trochę chciał to przedyskutować, bo zły się pojawia rzeczywiście tam, gdzie jest jakaś awantura. Gdzie coś się dzieje, gdzie jest po prostu bijatyka, tak? Ktoś kogoś popchnął, uderzył. Zazwyczaj, co ciekawe, coś pojawia się w sytuacjach, kiedy to napadana jest osoba słabsza. I od razu też powiem, ta ofiara budzi w nas takie bardzo silne uczucia litości, współczucia, uruchamia nam empatię na głębokim poziomie. On jest takim rycerzem na białym koniu, który wkracza do akcji. Dokładnie. Taki, właśnie mówiąc brzydko, występuje przeciwko chamstwu, takiemu prostackiemu traktowaniu, tak jak przypomnę tą sytuację, kiedy jedna z bohaterek, zresztą bardzo ważna osoba w powieści Tyrmanda, Marta, idzie z lekarstwem dla chorej matki i nagle jeden z tych rzezimieszków wytrąca jej to lekarstwo, po czym jeszcze się śmieje rubasznie i próbuje ją tam obmacywać czy obejmować. I wtedy się pojawia, między innymi wtedy się pojawia zły. Tak więc to, że on się pojawia w miejscach publicznych, w tego typu sytuacjach, to ja bym nawet chyba nie uznawał, że to oznacza, że on się nie boi. On się pojawia wtedy, kiedy jest ta potrzeba. Tak? Ta książka nam o tym mówi. Kiedy jest potrzeba. Powiedziałbym, że on szuka takiej sytuacji, tak jakby trochę szukał takiej możliwości poczucia tego pobudzenia. A może trochę upraszczam teraz jako psycholog, ale wiele tych sytuacji, w które on chodzi, są sytuacjami ewidentnie zagrażającymi. On występuje przykład bandytom uzbrojonym w jakieś metalowe pałki, kamienie, niestety. Tak, z birą takim warszawskim, czy jakieś obtuczone butelki. Natomiast on się w tym czuje dobrze. Samo to, jak on się zachowuje, jak on operuje, mówiąc tak obrazowo, tak, i jak sobie z nimi radzi, jak jest szybki, zwinny i nie traci, można powiedzieć, nie ponosi uszczerbku, tak, w tych sytuacjach, już pokazuje, że mamy do czynienia z profesjonalistą. Więc tutaj może bym przyznał, że to wyrobienie jego na pewno daje znać o sobie. Ale czy się nie boi? Właśnie tutaj też miałem pewne wątpliwości. Może on się nie boi bandytów, tak? Ale ja w nim wyczułem w tej postaci jakiś taki lęk, taką niepewność.
No i jak się okazało, to moje odczucie było chyba słuszne, bo okazuje się na końcu też powieści, że on się odkrywa i mówi, że on właściwie cały czas żyje w takim napięciu. On cały czas żyje w jakimś lęku i w poczuciu winy w dodatku. Więc mamy tu złożoną bardzo postać. Zaraz jeszcze dojdziemy do tego momentu, kiedy zły się staje po prostu Henrykiem. Ale jeszcze, bo powiedziałeś ciekawą rzecz, że to jest człowiek, który wygląda na takiego, który wymaga takiego pobudzenia, nazwijmy to kolokwialnie, takiego kopu adrenalinowego. Mhm. Zastanawiam się, czy można psychologicznie, tutaj nawiążę do twojego zawodu psychologa, jeżeli mamy do czynienia z takimi ludźmi, jakoś ten próg zapotrzebowania na adrenalinę obniżać. Czy już raz, kiedy człowiek wejdzie w taki ciok adrenalinowy, będzie szukał zawsze takich zajęć, które będą niebezpieczne, może niekoniecznie przestępcze, ale na przykład, nie wiem, będzie ratownikiem medycznym na OIOM-ie, bo będzie potrzebował non-stop adrenaliny. Tak. Pewnie mi słuchacze wybaczą, ale to znowu tu trochę postaram się uprościć, sprowadzając to do kwestii psychologicznych, a konkretnie do temperamentu. Ja będę mówił o poziomie pobudzenia. Poziom pobudzenia to jest ten mechanizm, można powiedzieć, czy stan, który jest przez nas wyczekiwany. Każdy ma swój optymalny poziom pobudzenia, taki standardowy. To wynika z uwarunkowań, można powiedzieć, mózgowych. My się z tym rodzimy. Temperament jest w dużej mierze elementem, pewną spuścizną genetyczną i nie mamy wpływu tak naprawdę na to, jacy temperamentalnie będziemy. Możemy go trochę modyfikować. I jednym z tych właśnie elementów temperamentu jest reaktywność, czyli jest ktoś albo niskoreaktywny, albo wysokoreaktywny. Wysokoreaktywni to są tacy raczej wrażliwcy. Oni się szybko wzbudzają. Wybuchają nawet, tak. Ale dość szybko się męczą. Nie? Natomiast niskoreaktywni to są tacy, którzy potrzebują jednak silnej stymulacji, żeby poczuć się optymalnie, żeby dobrze funkcjonować. Oni się męczą wtedy, kiedy jest nuda. I właśnie o to chodzi, że ja czytając powieść miałem wrażenie, że zły to jest taka osoba, która nie należy do grupy wysokoreaktywnych, raczej do niskoreaktywnych, a mało tego, jeszcze należy do takiej specyficznej grupy osób, które miały konkretne doświadczenia, takie jego zbudowała ulica, jego zbudowały obserwacje burt, awantur, bardzo traumatyczne zresztą doświadczenia, pewnie też rodzinne, o których tam w powieści wspomina. Więc zestawienie tej niskiej reaktywności z doświadczeniami, z taką właśnie aktywnością, z ciągłym pobytem na ulicy, no, tworzy nam człowieka, który generalnie będzie poszukiwał sytuacji, w których się może po prostu ubrudzić. Ubrudzić dosłownie i w przenośni. To umówmy się tak, że ty będziesz używał fachowego języka, ja będę mówić tym językiem laiku, bo teraz bym się chciała przyjrzeć, ja wiem, że jest specjalne sformułowanie w języku profilerów, bo chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli ofiarom. Ile można wyczytać z zachowania ofiar? Wiemy, że to są ofiary tego samego sprawcy, tym samym możemy chyba znaleźć jakąś powtarzalność, że atakowane są takie, a nie inne osoby. Ile to nam jest w stanie powiedzieć o sprawcy i jak to się fachowo nazywa? W profilowaniu nieujętego sprawcy. Zawsze musimy, tak jak już powiedziałem, wziąć pod uwagę przede wszystkim kwestię ofiar, czyli stworzenie portretu psychologicznego ofiary ma nam pozwolić na lepsze zrozumienie warunków, w jakich ta ofiara stała się tą ofiarą właśnie, ewentualnego jej udziału. Nie mylić proszę tutaj z nadawaniem winy, przypisaniem winy czy oskarżaniem ofiary. I tak naprawdę pozwala nam się dowiedzieć, na jakim etapie jej aktywności ofiary, bez względu na płeć, drogi ofiary i sprawcy przecięły się. I teraz mamy bardzo ciekawą kwestię, bo ofiary, mówisz ofiary, tak? No, to znaczy ofiara bardzo się nam kojarzy z osobą pokrzywdzoną, taką właśnie biedną. Natomiast przecież te ofiary w powieści Tyrmanda to są po prostu zbiry, to są ja bym powiedział nawet... Szumowiny, ale nie tylko gangsterzy, to są też nawet tacy rzeźni szkoły. Obergangster, prawda? Tak, tam jest, oczywiście są gangsterzy wyższych lotów, ale większość z nich to są tak zwane uliczne rzeźmieszki, dla których generalnie no, zabawa typu kupan cegłę, tak, albo skopanie kogoś, czy skucie kogoś nożem w ciemnej bramie jest takim, można powiedzieć, szczytem umiejętności przestępczych. I my wcale wobec tych ofiar nie czujemy specjalnej empatii. Zresztą oni to szybko nam znikają, nawet tam któryś tam dostał, ale się dość szybko wylizał. Ale do czego zmierzam? Właśnie ta ofiara
analiza ofiary uwarunkowań nas może tutaj kierować. Więc jeżeli zestawimy te kilkanaście napadów, czy kilkadziesiąt pobić, a tam pewnie było kilkadziesiąt, tam było kilkaset, i zobaczymy, że w każdym z nich występuje dość podobna schematyczna sytuacja, gdzie bici są ci rzezimieszkowie, no to oczywiście taki profiler, gdybyśmy go tam wpuścilibyśmy go do powieści, no to on tam by zrobił dużo zamieszania i być może milicja szybciej by do złego dotarła. Jeszcze co do ofiary, bardzo ważną rzeczą jest to, co my robimy w profilowaniu, analiza obrażeń. Oczywiście mówię tutaj o... kojarzy nam się często z zabójstwami profilowanie, tak? Ale nie tylko. Przecież profiluje się także rozboje, zgwałcenia czy czasami pobicia. No w tym przypadku mamy głównie do czynienia z pobiciami, ale do czego zmierzam? Wyłuskanie tego elementu charakterystycznego, trochę przechodzę do połączenia wiktymologii, czyli ofiary ze sposobem działania sprawcy. Wyłuskanie tych elementów charakterystycznych, które pojawiają się na ciałach tych ofiar, tychże biednych rzezimieszków, w postaci urazów dość typowych, czyli na przykład. Uraz podbródka, który jest wynikiem uderzenia słynnym ciosem podbródkowym, czyli uppercut, ciosem bokserskim, który jest dodatkowo wzmocniony. Czyli wzmocnienie tego uppercut następuje poprzez założenie, tutaj tam są dewagacje redaktora kolanki i milicjanta, prawdopodobnie przez jakiś kastet albo może jakiś, albo coś twardego. Okazuje się, że jest to sygne, czy pierścień z brylantem. Czyli ten twardy brylant naprawdę rozcina skórę i pozostawia dość charakterystyczne obrażenia, czyli to jest takie rozprucie, można powiedzieć gdzieś tam szacunkowo, bo tak sobie to wyobrażam, w okolicy podbródka. No to takie obrażenia, zestawienie tych obrażeń z charakterystyką ofiar już nas prowadzi do tego, że możemy zrobić takie mapowanie Warszawy i zastanawiać się, gdzie było pierwsze zdarzenie, gdzie były kolejne i tak naprawdę już profilować pewną gębą. Tak? Darek, obiecałam, że nasi widzowie będą uczestniczyć w tym spotkaniu. Są już pierwsze pytania, za które dziękuję. Pani Paulina pyta, czy zły może mieć jakieś zaburzenia psychiczne? Jeśli tak, to jakie? Odpowiedź będzie trudna. On się przyznaje do, można powiedzieć, takich do rzeczy, które mogą nas kierować w stronę dwóch obszarów. Pierwszy to jest... trochę to będzie nudno brzmiało psychologicznie, osobowość antyspołeczna. Osobowość antyspołeczna, która się bardzo ładnie komponuje ze środowiskiem przestępczym. To są ludzie, którzy dokonują różnorodnych przestępstw już od wczesnego dzieciństwa. Mówi się tak, że to jest wielopostaciowość zachowań przestępczych. Bardzo często już w okresie tak zwanego dzieciństwa, czy później nastoletnim, mają już potężne doświadczenia kryminalne. To są też osoby, które mają problem z empatią, w takim sensie, że no nie odczuwają tak tego bólu ofiar, nie są zdolne do współczucia, tak jak osoby nie mające właśnie ich cech. Co więcej, też no, są osobami agresywnymi, czy ta agresja jest stosowana przez nich nierzadko jako narzędzie do torowania sobie drogi przez życie. I zły troszeczkę te kryteria spełnia. A zgodzisz się też z tym, że Tyrman w fantastyczny sposób pokazał taki uniwersalny mechanizm, który się chyba nie zestarzeje nigdy przez lata, czyli w jaki sposób w struktury przestępcze wchodzą osoby, które są na tak zwanym aucie życiowym, wykluczone, że bardzo łatwo je zagospodarować właśnie do grupy przestępczej i stać się dla nim kimś w rodzaju autorytetu. I nobilitacją staje się coraz wyższy poziom zagrożenia i coraz większe akcji, które są gdzieś rozpropagowane potem przez media. Zdecydowanie. Tutaj no, mówimy o tym, co człowieka motywuje. Tutaj tak jeszcze domykając, żebyśmy się zmieścili jeszcze w odpowiedzi na pytanie, to ja bym powiedział, że na pewno wykorzystanie, jeżeli tak zwany obergangster, jak to nazwałeś, chciał wykorzystać pewne cechy młodego, jeszcze nieopierzonego przestępcy, no to na pewno mógłby naciskać na to, co jest dla niego, można powiedzieć, co buduje jego samoocenę. Jako człowieka, jako mężczyznę, jeżeli już tej płci się tutaj czepiliśmy.
No i na pewno mógłby naciskać na jego poczucie sprawności, na lojalność, tak, czyli te wartości, zasady przestępcze, no ale na pewno mógłby też dawać mu poczucie takiego, poczucia akceptacji. I to znalezienie akceptacji w oczach kogoś, kto zastępuje ojca w wielu przypadkach, w tych karierach przestępczych, kiedy gangsterzy wyciągają młodocianych i rekrutują ich do grup przestępczych, właśnie to zastąpienie tego ojca dla takiego jakiego autorytetu, którego nigdy nie było. I nie wiem, no, danie też możliwości rozwoju, jakkolwiek byśmy tego rozwoju nie pojmowali, to mogą być te elementy, które stworzą nam takiego przestępcę, prawdziwego przestępcę, tak? I dodałbym jeszcze do tego, a propos do różnych zaburzeń, na pewno w biografii złego pobrzmiewa trauma. Pobrzmiewa trauma i ona, można powiedzieć, się tam wylewa właściwie z tych jego działań. On to bardzo ładnie podsumowuje pod koniec powieści, ale okazuje się, że zły to jest człowiek tak naprawdę głęboko nieszczęśliwy, bo on nosi w sobie straszny taki pokład poczucia winy, który zresztą nie wziął się znikąd, tak? Bo to poczucie winy wzięło się z pewnego też bardzo dla niego trudnego doświadczenia. Przełomowego. Więc raz, że osobowość antyspołeczna, dwa, że traumatyczne doświadczenia, a które mogą współwystępować. Bo ja wcale nie mówię, że osobowość antyspołeczna nie może mieć traumy. Więc tak. To muszę cię zapytać jeszcze o to, czy ten moment, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, kiedy on się zmienia, powiedziałeś o tym przełomowym wydarzeniu z jego przeszłości, czy to jest faktycznie psychologicznie uzasadniane? Zastanawiam się, jak często ludzie, którzy są w grupach przestępczych, przechodzą coś, co nazwałabym rodzajem metamorfozy i nagle wchodzą w taką rolę szlachetnego mściciela. Czyli za tą dalszą działalnością, nazwijmy to przestępczą, idzie jedna konkretna misja, czyli ja załatwiam pewne interesy, ale po to, żeby tym dobrym ludziom właśnie ułatwić życie, skoro nie dostają tego od instytucji, które się powinny tym zajmować. Bo to jest bardzo szlachetne. Czy tak się zdarza w życiu? Czy tak się zdarza w życiu, no tutaj muszę zmartwić chyba ciebie, bo moim zdaniem to są rzadkie przypadki, że tak się zdarza, tak, że zdarza się w życiu tak, że ktoś po prostu kompletnie wywraca do góry nogami swoje gangsterskie życie i się nawraca. Oczywiście znamy przypadki małych świadków koronnych, dużych świadków koronnych. Ale tutaj jest własny interes, prawda? Tak, i tu jest własny interes, ale powiem ci jeszcze, że nawet patrząc na ten interes, który ma zły, to część żywszych tych nawróconych gangsterów, przestępców też obrabia własny interes w kontakcie z policją. Nie oszukujmy się, oni pielęgnują własny interes. Idą na współpracę, ponieważ w zamian coś dostają. A oczywiście, dostają co dostają w zamian. Bardzo częstym motywem jest propozycja zmiany życia i wyczyszczenia kartoteki. Danie na przykład spokoju i możliwości rozwijania się czy założenia rodziny za współpracę. Czyli w sumie otwarcie nowego rozdziału życia w zamian za współpracę. A wręcz powiedziałbym nawet danie nowego życia. Dosłownie i w przenośni. Z nową tożsamością. Oczywiście, bo jak wiadomo, tutaj może tego wątku nie rozwiniemy, ale no, świadkowie chroni, jeśli o nich mowa, no to dostają nowe życie, dostają nowe możliwości rozwoju, miejsce zamieszkania. No tak naprawdę państwo utrzymuje ich bezpieczeństwo. Ale to jest współpraca z policją. A na poziomie takiej typowej gangsterki, taka zmiana, żeby nagle pojawił się w środowisku gangsterów taki samozwaniec, który będzie ich niszczył od środka, no to są przypadki naprawdę fantastyczne i bajeczne. Ja bym powiedział, że bardziej prawdopodobne, że pojawi się ktoś taki, który będzie wyniszczał swoich współbraci gangsterów, oszukując ich finansowo i wykorzystując na różne inne sposoby, chcąc rozegrać swój własny, można powiedzieć, bardzo egoistyczny interesik, po prostu finansowy. To teraz jeszcze się skupmy przez chwilę na tym, który z bohaterów powieści Tyrmanda ma najwięcej cech takiego skutecznego psychologa śledczego. Zresztą już pytania o twój zawód też się pojawiają, więc za chwilę ten wątek będziemy kontynuować. Ja bym stawiała na pana Jonasza Drobniaka, czyli naszego pana z melonikiem i z parasolką. Również myślę, że potencjał duży ma Kuba Wirus, gdyby jego losy nie potoczyły się tak, jak się toczą w książce.
Jest taki fragment, kiedy jeden z bohaterów mówi o panu w meloniku: wygląd to ty masz w dychę, na emeryta, jak przedwojenny Chopin Feldziarz, zamaskowany jesteś w kichy. I faktycznie on jest taki niepozorny, nie zwracający uwagi, zresztą tam jest świetny tekst, że to jest prywatny detektyw, który się wtrąca bez pytania w ludzkie sprawy, ale robi to taktownie. Mhm. To jak, Drobniak? To te dwa typy, które wymieniłaś, właściwie różnią się od siebie przede wszystkim temperamentem. Drobniak jest, już pomijając kwestię wieku i jego aparycji, Drobniak jest osobą, która jest niezwykle cierpliwą, taką bardzo skrupulatną. To jest taki typ, można powiedzieć, trochę zamkniętego w sobie ekscentryka, dziwaka, który rozkoszuje się obserwowaniem rzeczy, na które nikt inny uwagi nie zwróci. Mm-hmm. A z kolei Kuba Wirus to jest taka osoba, której wszędzie pełno. On ma wszędzie znajomości. On zna babcię klozetową, on zna dzielnicowego, on zna wszystkich redaktorów w mieście. I mało tego, jeszcze potrafi dojść do gangsterów i to nawet dotrzeć do tak zwanego Kudłatego, który też jest bardzo tutaj ciekawą postacią. Czyli on potrafi wszystko. I byłby wspaniałym, tak, Drobniak, typowym Drobniaka do roli takiego właśnie profilera czy detektywa, a Kubę Wirusa do roli takiego agenta, policjanta, który by się wtapiał w środowisko przestępcze, tak zwanego przykrywkowca. I myślę, że on by się wspaniale w tej sytuacji odnalazł. Po prostu różnica temperamentów, pewnej energetyczności, no i na pewno też, no nie wiem, no, walorów fizycznych, tak, jakiejś dynamiki i tym podobne. Darek, Państwo są zainteresowani złym, ale są też zainteresowani Tobą, a konkretnie Twoim zawodem. Paulina pyta o to, jak wygląda kwestia wypalenia emocjonalnego w takich zawodach jak Twój, czyli profiler, biegły sądowy, psycholog. To jest zanurzenie w bardzo mrocznych sprawach, które są Twoją codziennością, więc jak to wygląda? Czy wypalenie emocjonalne w takim sensie, że wyczerpanie tą pracą, to ja powiem wprost, że no, nie grozi mi. Nie grozi mi. A powiem dlaczego? Dlatego, że nie jest prawdą, że jeżeli ktoś zajmuje się profilowaniem, i od razu też powiem, że profiler został, czy to zajęcie, podkreślam, nie zawód, został wyniesiony pod niebiosa, wyeksponowany głównie przez media i tworzy się pewien mit, zgodnie z którym to taki profiler to generalnie niczym innym się nie zajmuje, jak tylko analizą zabójstw. Tak? On w ogóle krąży w dziwnych, ciemnych miejscach, tak bym powiedział, że... Mroczny pokój, oczywiście, tak. No to są też, to są pewne baśnie. Mhm. Profilowanie jest jednym z elementów mojej pracy. Ja się zajmuję szeroko pojętą psychologią sądową i śledczą, ale zajmuję się także, mogę powiedzieć, psychologią kliniczną czy psychoterapią. I przechodzenie przez te elementy, także od profilowania, czy od sądówki typowej, czy psychologii śledczej do elementu terapii, do żywych pacjentów czy prowadzenie zajęć, to są właśnie te rzeczy, które zabezpieczają, bo tu się zmienia perspektywa. Nie siedzisz w czymś cały czas, nie babrzesz się tylko w tym, w tej traumie zabójstw czy zgwałceń, tylko masz różne inne też zajęcia, aktywności. Więc to, myślę, jest zabezpieczenie przed tym wypaleniem, w sensie znużeniem, zmęczeniem i takim wyczerpaniem emocjonalnym. Czyli to ja tego nie doświadczyłem, ale w swojej pracy psychologa doświadczam na co dzień, doświadczam frustracji wynikającej z pracy, jakichś porażek, prawda, no, niespełnionych życzeń co do pacjentów na przykład, albo co do spraw, które czasami się okazuje, że no, nie jest łatwo, na przykład czasami może być niełatwa współpraca z sądem czy prokuraturą, czy też no, generalnie teraz obecne czasy, jak wiadomo, tak pandemia troszkę też może powiedzieć mniej tych zleceń niż wcześniej. To takie typowe prozaiczne bolączki człowieka. Nie? Ale powiedziałeś mi, kiedy rozmawialiśmy przez telefon, że nie czytasz też kryminałów. Dzisiaj oczywiście się przygotowałeś, zły jest przeczytany. W moim wydaniu to było 650 stron, u ciebie był trochę inaczej, była łamana książka i było prawie 700. 700 chyba, 760 około. No to powiedz, dlaczego w takim razie zły, wiadomo, dzisiaj przygotowany jak zawsze, ale dlaczego nie sięgasz po kryminały już tak prywatnie? To chyba wiąże się trochę z tym pytaniem, które padło poprzednio. Po prostu, jak to powiedział klasyk, fantazja nigdy nie dorówna rzeczywistości. I przekładając to na kryminały, ja po pewnym już, można powiedzieć, przerobieniu wielu spraw, ja nie mówię, że setek, nie, bez przesady, ale
nabrałem, nie powiem awersji, ale kryminał wydaje mi się, zaryzykuję nawet, nudny. A nie śmieszy cię czasem? Może cię też śmieszy, bo może autorzy sobie wyobrażają coś, co nigdy nie ma miejsca w praktyce. No to mi to podpowiadasz, tak. Tak, bywa też, że tok myślenia. To było pytanie autorów, sugestywne, tak? Tak, czy konstrukcja, ale tak jest faktycznie. Czy konstrukcja jakiejś powieści, no, wydaje mi się tak naiwna, tak szyta takimi, powiedzmy, stereotypami, że po prostu nie jestem w stanie tego czytać. I absolutnie tutaj nie rzucę żadnego tytułu książki, którą czytałem, kryminału, ale no, przyznam się, że parę kryminałów przeczytałem jednak w ostatnim czasie, w ciągu ostatniego roku. Ale generalnie mam, powiem wprost, no, odrzucam je od kryminałów. Odrzuca mnie. Co ciekawe, bardzo dobrze mi się czyta książki historyczne, no i szczególnie oczywiście to pewnie skrzywienie zawodowe. Szukam klasyków, ale klasyków kryminologii, psychologii, zbrodni, stare wydania, tak, no nie wiem, rzucę to nazwiskami, no Olbricht, Wachholz, Gross. Bo tam są, to mnie fascynuje, tak? Opisy, ten język w ogóle, ten starej psychologii czy psychiatrii sądowej, to są rzeczy niesamowite i to mnie bardzo wkręca. Natomiast kryminały, szczególnie we współczesnym wydaniu, no, może ja nie jestem najlepszym tutaj reklamodawcą kryminałów, ale mam takie właśnie nastawienie, że średnio mi one smakują. Powiedziałeś o tym, że profilerów tak w świetle reflektorów postawili dziennikarze i media, więc zajmijmy się tym, co dzieje się na tym styku media i komenda MO w złym. Czyli mamy redakcję Ekspresu Wieczornego, w którym znowu tutaj zacytuję Tyrmanda, w redakcji, w której codziennie odbywa się liturgia kultu tego, by wiedzieć najlepiej. No i mamy komisarza Dziarskiego. Jak często zdarza się, że ta współpraca nie jest idealna? Bo tam jest takie pytanie, w którym bodajże redaktor Kolanko pyta Dziarskiego, nie, to kapitan Dziarski pyta, w czym może być przydatny skromny oficer milicji słynnemu dziennikarzowi. Mhm. Więc chciałam się zapytać, jak powinna wyglądać idealna współpraca na linii policja, media, psycholodzy i czy zdarzają się takie sytuacje w jakich konkretnych momentach, kiedy przez, nie wiem jak to nazwać, nadgorliwość mediów, pewne informacje wypływają za szybko i wpływają, kompletnie rozbijają śledztwo. Mhm. Jesteście już w trakcie jakichś działań i nagle pojawia się informacja w mediach, która kompletnie zaburza działanie. Takie sytuacje, żeby się, z moich doświadczeń, żeby pojawiła się sytuacja, przeciek tak zwany z mediów, który by kompletnie zaburzył działania policji, no to w takiej sytuacji, no ja się nie spotkałem z takimi sytuacjami, żeby to wywaliło w ogóle jakąś sprawę do góry nogami. Ale na pewno, jeżeli można by sobie tutaj składać życzenia co do współpracy, no to z pewnością przede wszystkim klarowne kontakty na linii policja, przedstawiciele mediów, spotkania robocze. Bo to, co mamy w powieści, to przypomina troszeczkę podchody na zasadzie, kto sprytniejszy. Dziarski. I Dziarski ma też jasne przekonania, że on w zasadzie traktuje złego jako przestępcę, natomiast tak. Redaktor Kolanko uważa, że tak naprawdę jest sprzymierzony i trzymają wszyscy w redakcji kciuki za złego. Dokładnie. Patrzą inaczej, czyli mają zupełnie inne podejście do złego, ale co tutaj ważniejsze dla ich współpracy, to po prostu każdy z nich próbuje wyrwać informacje od drugiego. No i taki model współpracy, zresztą bardzo często, nie ukrywajmy, no, zakłada, że kto pierwszy, ten lepszy. Czyli to w zasadzie jest rywalizacja, nie współpraca. Rywalizacja, nie współpraca. Ale też powiem, że to jest naturalne i to, spotykamy to na co dzień. Przecież każdy dziennikarz marzy o tym, aby zdobyć newsa, aby zdobyć... Szczególnie dziennikarz śledczy. Zdecydowanie, aby zdobyć informacje, których jeszcze nikt wcześniej nie zdobył. I teraz, jeżeli policja będzie mądry, ten, który będzie śledczym czy operacyjnym i z dziennikarzem, że tak powiem, dobrze zagada, czyli się dogadają, to będą szli w ramię w ramię. Dziennikarz zdobędzie, można powiedzieć, wierszówkę, a policjant zdobędzie bardzo ważne informacje. Mało tego, on powiedział, że przecież nie możemy zapominać o tym, że już programy informacyjne, tutaj sięgnę do dawnego 997, czy tego, które jest w obecnej formie, że one były kompletnie nastawione na
współpracę policji ze społeczeństwem. My sobie mało z tego może sprawy zdajemy, ale przecież wystawienie chociażby wtedy, jak jeszcze ja byłem brzdącem i pamiętam, się chowałem tam gdzieś, ojciec mówił, że no już ta godzina spać tam gówniarzu, prawda, a ja czekałem, aż się pojawi Płócienniczak jeszcze wtedy, potem Fajbusiewicz, no i ta zbrodnia mnie tam fascynowała, ale do czego zmierzam? Chodziło o to, że ten program pokazywał od początku, że społeczeństwo powinno współpracować z tą milicją, potem policją, że bez tej współpracy nie ma czasami wykrycia zbrodni. To stąd się wzięły przecież pomysły na rekonstrukcję, stąd się wzięły pomysły na telefony tak zwanego społeczeństwa do studia. I uważam, że tak naprawdę współpraca dziennikarzy z policją ma bardzo duże znaczenie. Co zresztą się potwierdza przy wykrywaniu szczególnie bardzo ciężkich przestępstw, szczególnie zabójstw, a także seryjnych, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Teraz mają Państwo szybką wskazówkę, jeżeli dzisiaj pozwalacie dzieciom oglądać programy 997, to jest duża szansa, że syn lub córka zostanie profilerem, psychologiem. Tak to się rozwija, ta historia. Skoro jesteśmy już w dzieciństwie, bo wspomniałeś swoje, to odnieśmy się do dzieciństwa złego. To jest bardzo poruszający wątek, bo okazuje się, że to jest człowiek, który dorastał w środowisku, w którym właśnie siła i brutalność była uosobiona z męskością. I to jest coś, z czego on się w zasadzie nie jest w stanie wydostać przez całe życie. No i to jest taki wątek, który się pojawia bardzo często w rozmowach dziennikarzy ze specjalistami. Na ile jest coś takiego jak gen zła, a na ile kształtuje nas faktycznie wychowanie, środowisko, ludzi, których spotkamy na swojej drodze? Zły wychował się w rodzinie handlarza kiełbas. Jego ojciec, jak sam zły o tym opowiada, słynął z brutalności, ale słynął jeszcze z czegoś innego, z tego, że był cały czas pijany. Więc pijany i agresywny ojciec, którym pokazywał tak naprawdę, że prawdziwy facet to musi być facetem pijanym, który potrafi stłuc. Zresztą tam pamiętam doskonale z opowieści ojca, w których tam jedna szczególnie się przewijała, kiedy to Ułan przyjeżdża na przepustkę, czy tam przyjeżdża na wolne. Zaproszony jest na wesele i szablą kawaleryjską wyrzyna cały orszak weselny dlatego, że ktoś go uraził. No i ta piosenka i te opowieści zdominowały dzieciństwo złego, tak? Więc on w ogóle, jak sam mówi, nie widział innych rozwiązań. W ogóle impreza czy spotkanie rodzinne bez mordobicia i bez wyciągania noży było po prostu nieważne. To go kształtowało. Teraz co do genu zła. Nikomu nie udało się do tej pory odkryć konkretnego jednego genu, który by odpowiadał za tak zwane zło, a konkretnie za przestępczość. Mówi się o konfiguracjach genów, o pewnych predyspozycjach genetycznych, ale zawsze się toczy spór pod tytułem geny czy środowisko. Ja to bardzo upraszczam w tym momencie, ale przecież to też środowisko, pewne predyspozycje genetyczne, tak, ale padające na podatny grunt środowiskowy, na pewne systemy wychowania, sposób przedstawiania świata dziecku przez rodziców. Tu mi się przypomina taka teoria, jedna zresztą wielu kryminologicznych teorii, teoria zróżnicowanych powiązań, która zakłada, że przestępstwo jest wynikiem uczenia się, czyli jest to proces uczenia się. Przede wszystkim ten proces uczenia następuje w tak zwanej rodzinie generacyjnej, biologicznej. Czyli jeżeli się uczy dziecko od małego pewnych wzorców, na przykład tego, że wódkę się pije nie kieliszkami, tylko szklankami, a potem się rozbija na głowie współbiesiadników szklankę, tak? No to dziecko będzie chłonęło, tak? Jeżeli się uczy tego etosu brutalnego faceta, który generalnie nie może się położyć spać po imprezie, jeżeli komuś nie wybije zębów, no to ono będzie uważało, że to jest fajne, tak? I że tak się żyje. I on tak został ukształtowany. Zresztą sam o tym mówi, że dzięki temu też ulica stała się jego drugim domem. On się na ulicy czuł doskonale. Tam, gdzie inni bali się, gdzie unikali jakichś właśnie ciemnych bram, zaułków, jakichś dziwnych przejść, tajemniczych miejsc, mordowni warszawskich, to on tam był. Także właściwie miał to doskonale opanowane. To wywołałeś w zasadzie fragment, który tutaj też sobie zaznaczyłam, dotyczący motywacji, bo ci ludzie z półświatka, których on próbuje nawrócić, albo przynajmniej
storpedować ich działania, nie są w stanie zrozumieć jego motywacji i pojawia się taki fragment. My kozacy, kosiory, lejemy się, bo chcemy, bo walczymy w ten sposób o władzę nad spokojnymi pacanami. Zaczepiony i napadnięty bije się czasami, bo musi. No i dalej mamy tajemnicę żarliwego działania, która budzi wręcz, jak pisze Tyrmand, zabobonny lęk w sercach, dla których nie było tajemnic grzechu. Człowiek bije się, gdyż albo ma na to ochotę, albo coś na tym zarabia, chociaż przejazd tramwajem na gapę, albo musi narzucić swoją wolę bitemu, albo czuje się dotknięty na honorze. Tutaj też wspomniałeś, że można być dotkniętym na honorze i pójść w stronę pana Tarantino. To przecież takie proste i o te tylko rzeczy biją się ludzie w Warszawie. Tak się koszą, leją, naparzają, kotłują, kopcą, wypylają, kitują, spuszczają sobie batę, wstawiają sobie bańki. Tylko z tych powodów i w takich wypadkach gotuje im się ślepa, bestialska wściekłość pod czaszkami. Tylko wtedy gotowi są pruć, ranić, łamać, okaleczać, zabijać. Inaczej nie ruszą nawet palcem, gdy w ich oczach ktoś pastwi się nad bezbronną ofiarą. A on? Dlaczego on się wtrąca? Który ze sprawców, no bo tutaj mówimy sprawca, no mówimy mściciel szlachetny, ale który rodzaj właśnie tego sprawcy jest łatwiejszy do rozszyfrowania dla profilera? Ktoś, kto ewidentnie czuje radość ze sprawiania zła, z maltretowania ludzi, z zabijania, czy ktoś, kto tak naprawdę jak zły z powieści Tyrmanda, no jest takim rycerzem na białym koniu, który chce, ma szczere intencje, chce zaprowadzić porządek w mieście. Kto jest trudniejszy do rozszyfrowania? Bym powiedział tak, że podzieliłbym to na tych, którzy są trudniejsi i łatwiejsi i tych, którzy dają więcej i mniej satysfakcji profilerowi. Okej. To ci jest najbardziej najłatwiejsi do sprofilowania, co wynika też ze statystyk, to są sprawcy, jeżeli już przełożymy to na kwestię zabójstw czy uszkodzeń ciała, to są ci, którzy dokonują tego w rodzinie, wśród osób bliskich. To są tak zwane bójki, czy zabójstwa domowe, kuchenne i tym podobne, jakbyśmy ich nie nazywali. Dlaczego są najłatwiejsze? Dlatego, że tam one mają bardzo silny związek z emocjami i to dość prymitywnym odreagowaniem emocji, które następuje poprzez to, co mamy pod ręką. Czyli to, co jest pod ręką, łapiemy i walimy na ośle. To jest działanie w afekcie, tak? Działanie, afekt jest elementem tych, tych zabójstw, jest jakąś, kilka procent tych zabójstw jest działaniem w afekcie. Generalnie są one działaniem w silnych emocjach, mało tego, wiele z tych zabójstw jest działaniem pod wpływem alkoholu. Czyli tak zwane, mówiąc niefachowo, wzajemne naparzanie się, czy nawet brutalnie mordobicie, które kończy się zabójstwem, czasami zupełnie nieoczekiwanie. Czyli gang Marynosa by się wpisywał. Gang by się wpisywał, tak? Szczególnie taka impreza alkoholowa, ktoś jest na przykład, nie wiem, ktoś krzywo spojrzał na kogoś tak i nagle, prawda, doszło do starcia. Czyli tu jest łatwo i no, znaczy ja nie zaryzykuję, że każdy profiler ma pewnie mniej satysfakcji też z tego, tak? O wiele trudniej jest profilować takie osoby, które działają w sposób planowy. Nawet jeżeli działają emocjonalnie, to mają jakieś poczucie misji. Ja tutaj odwołam się do teorii zabójstw seryjnych, gdzie zabójca misjonarz. On ma jakąś ideę, on niesie jakąś ideę i on chce tą ideę w jakiś sposób wyeksponować, przekazać. Działający oczywiście w pojedynkę, co było też dość typowe, nieuchwytny, wykorzystujący okoliczności, to jest bardzo trudny przeciwnik. Czyli satysfakcja profilera by rosła tutaj. Moja by na pewno wzrosła, jeżeli udałoby mi się taką osobę gdzieś dobrze opisać, dobrze sprofilować, oczywiście nie zatrzymać, bo profiler nie zatrzymuje fizycznie, tego nie ma. Czyli tak, to mamy do czynienia albo z osobami, które, ale odniesienie też to ma do agresji, do teorii agresji w zabójstwach, bo z jednej strony mamy albo taką agresję prymitywną, taką tempą wręcz, powiedział, ekspresyjną, a z drugiej strony mamy agresję racjonalną, bardzo skalkulowaną. To pomyślałam teraz, co jest łatwiejsze, taka agresja wyrafinowana, chociaż znowu słowo wyrafinowana do przemocy jest straszne, ale coś, co jest, nie wiem, rozczłonkowanie zwłok, no coś, co jest w ogóle, nie mieści się w głowie normalnego człowieka, człowieka, który nie ma po prostu do czynienia ze zbrodnią, czy taka agresja, która jest działaniem właśnie pod wpływem silnych emocji i człowiek, zdarza się, że zabija człowieka i dopiero do niego dochodzi,
co zrobił, co jest trudniejsze. Czy taka, właśnie taki plan, masz takiego przestępcę, który ma plan z półrocznym wyprzedzeniem, składa wszystkie elementy, żeby wszystko zagrało jednego dnia. Znaczy, jeśli chodzi o odbiór i o emocje, to obydwa scenariusze są trudne dla osoby, która to analizuje, czy dla policjantów również, jak sądzę. Natomiast na pewno bardziej ryje, mówiąc brzydko, psychikę. Konfrontacja z osobą, która dokonuje pewne zabójstw, czy morderstw, można powiedzieć, na zimno, albo planuje z wyprzedzeniem. Tutaj przekładając trochę na złego, no to ja byłem, muszę powiedzieć, że trochę przerażony nawet, jak czytałem, jak on dokonał zemsty na tym mężczyźnie, który zabił przy pomocy noża tą ciężarną kobietę. Tak, że on go, można powiedzieć, nie poćwiartował, bo go nie zabił, ale on mu odciął rękę i odciął mu nogę siekierą. Trochę jakby umarł za życia, prawda? Robił mu to dosłownie na żywca i można powiedzieć, że z rozmysłem. To była taka zemsta, to nie była zemsta w szale. Wykalkulowana, tak. On miał straszne emocje takie skumulowane w sobie, ale to nie było działanie chaotyczne. I to mnie trochę przeraziło, bo to też jest taka wycieczka w stronę tej części osobowości złego, która jest po prostu straszna. Taka człowiek, który jest zdolny do rozćwiartowania drugiego żywcem. Kiedy zły się pojawił w księgarniach, potem się pojawił na bazarach, to był towar naprawdę deficytowy. Znalazłam informację w książce Marcela Woźniaka, że na bazarze trzeba było zapłacić 400 zł za książkę, a średnia pensja wynosiła 1008 zł, więc proszę sobie wyobrazić, jakie było zapotrzebowanie. A jak jest z zapotrzebowaniem i z chęcią, jeżeli chodzi o profilerów? Ile osób dzisiaj jest zainteresowanych takim, a nie innym zawodem? I jakich cech ten zawód wymaga? Bo wierzę w to, Darek, że wielu rzeczy się można nauczyć, ale też są pewne predyspozycje właśnie związane z temperamentem i z tym, że są ludzie, którzy po prostu sprawnie potrafią łączyć różne kropki ze sobą. To tak. Jakie jest zapotrzebowanie? Zapotrzebowanie na profilerów, ja powiem wprost, zostało w dużej mierze podkręcone przez media. A to jest zasługa, czy to jest wina mediów? To znaczy, ja nie powiedziałbym, że to jest wina. Znaczy, uważam, że każde umedialnienie w jakiś sposób służy, no, ma ten dobry walor, że bardziej się, może być ta psychologia śledcza w tym profilowaniu, to jest jej odłamem, bardziej się rozwijają. Prokuratorzy częściej o tym słyszą, częściej korzystają, policjanci również. No ja, prowadząc studia podyplomowe, gdzie nieuchronnie zajmujemy się też tematyką analizy kryminalnej czy analizy zbrodni, zauważam, że coraz więcej policjantów, prokuratorów i sędziów interesuje się profilowaniem, ale nie na takiej zasadzie zwykłego ekscytacji, na zasadzie, och, jakie to fajne, tylko szukają możliwości wykorzystania tego w praktyce. I nawet jeżeli oni tego profilera nie powołają jako biegłego czy specjalistę, pal to licho. Niech on sobie tam siedzi i analizuje czy psie książki, ale jeżeli oni nawet sami skorzystają z różnych technik, czy to ich trochę ich jak gdyby nakręci do tego, żeby wiedzy poszukiwać, to uważam, że ten element tak zwanej walki z przestępczością jest tutaj już spełniony. Czyli edukacja jest takim skutkiem ubocznym bardzo pozytywnym, tak? Umedialnienia, profilowania. Powiedziałaś o tych technikach. Gdybyś miał porównać środki, którymi dysponowali śledczy w latach 50., bo jesteśmy w roku 1954 w Warszawie razem z Tyrmandem, no i porównujemy to z możliwościami dzisiejszych psychologów, możliwościami kryminalistyki. Jak wiele się zmieniło? Jeśli chodzi o kryminalistykę, to zmieniło się to właściwie można być, że nastąpił szczególnie w obszarze badań biologicznych, ale nie tylko, to właściwie ogromny przełom, tak przeskok epokowy, chociażby jeśli chodzi o odkrycie tego, że każdy ma indywidualne DNA, dzięki któremu można człowieka rozpoznać, co nastąpiło, przypomnę, w 1985 roku. Czyli w sumie bardzo niedawno. Ale od tej pory, to jeśli chodzi o kwestie badań biologicznych czy profilowania DNA, to są diametralne skoki do przodu, postęp. Ale no, ja nie jestem tutaj specem od DNA, także żeby tutaj ktoś mnie źle nie kojarzył. Jeśli chodzi o psychologię, powiem tak, że psychologia tak, zmieniła się. Przede wszystkim pojawiły się osoby, które zaczęły pokazać dużą rangę technik śledczych, analizy przede wszystkim.
I to znowu nastąpiło w latach 70. Lata 60. w Polsce, tutaj przypomnę, że pierwsze wydanie Złego, jak pamiętam, było w 1956. Akcja jest osadzona w Polsce powojennej, czyli etap powiedzmy pomiędzy 1946 a 50 którymś. A pierwsi profilerzy, tacy już tak można powiedzieć pełną gębą działający, pojawili się, sięgając do Stanów Zjednoczonych, może trochę to wyświechtane, ale przypomnę, pojawili się w latach 70. Ale w Polsce Ludowej w 1970, jak dobrze pamiętam, w 71 roku przy śledztwie o kryptonimie Anna pojawiło się po raz pierwszy głośne wypowiedziane słowo portret psychologiczny. Przypomnę tutaj ci, którzy śledzą kazuistykę, czyli studia przypadków, to wiedzą, że kryptonim Anna to było 19 zabójstw i co najmniej 3 usiłowania, które przypisywano wampirowi ze Śląska, czyli Zdzisławowi Marfickiemu i jego bratu Tomaszowi. Natomiast wspominam o tym dlatego, że wtedy pojawiła się postać psychiatry nowojorskiego, które został zaproszony przez nasze komunistyczne władze do tego, aby wspólnie, mówię o doktorze Jamesie Brasselu, który przyjechał do Polski i wspólnie ze swoją grupą, ekipą, można być pomocników, kooperował, współpracował z panem Hanałuskiem, Szwarcem, Bilikiewiczem i panem Gurgulem, który wtedy był w prokuraturze generalnej bardzo ważną postacią, nadzorował śledztwa wysokiego kalibru. I mieli za zadanie stworzyć portret psychologiczny. Czyli tutaj daleko żeśmy nie odbiegli, już wtedy tworzyło się portret psychologiczny i stworzyli portret psychologiczny wampira ze Śląska, który podobno był stworzony, jak to podają źródła, nie wiem na ile jest to prawda, ale tutaj odnosi się z 78% trafnością. Jak to wyliczano? Nie wiem, ale ci, którzy by chcieli sięgnąć po Pitawa Landa, który jest w pięciu częściach, to zalecam, aczkolwiek też mówię, że bardzo trudno go dostać. Drodzy Państwo, to jest ostatni moment na Państwa pytania, można jeszcze cały czas podsyłać. Powiedzieliśmy o tym profilu, nie wiem, portrecie psychologicznym Złego, ale ja bym się jeszcze przez chwilę skupiła na Marynosie, który też jest przecież bardzo ważny w relacji ze Złym. Pomyślałam sobie, myśląc o tym bohaterze, że on jest takim przykładem takiej samotności na szczycie, tyle że w branży przestępczej. Bardzo często ludzie, którzy stoją na czele korporacji, mówią o tym, że mało osób o tym wie, że oni czują się odpowiedzialni wobec akcjonariuszy, wobec współpracowników i tak naprawdę wiele z decyzji muszą podejmować w samotności, co wywołuje ogromny lęk. No Marynos, jesteśmy w trochę innej sytuacji, bo tutaj mamy działalność nielegalną, ale ja mam wrażenie, Darek, nie wiem czy się zgodzisz, że większość jego decyzji, przede wszystkim usuwania konkurencji, jest motywowana przez lęk, bo on się po prostu boi stracić władzę. To jest jedyna rzecz, która go trzyma. Co byś powiedział o Marynosie, gdybyśmy go mieli jakoś sprofilować? Marynos, zgodzę się z tobą, że Marynos u podłoża jego działań tkwi lęk, ale dodałbym jeszcze, że ten lęk łączy się z bardzo silnym egoizmem. On jest zakochany w sobie właściwie. On jest osobą, która myśli wyłącznie o sobie. A tam jest taki piękny, przepraszam, że ci przerwę, bo zapomnę, kiedy on stoi przed lustrem i stwierdziłam, że to jest taki świetny pandemiczny wers, bo często sama też zauważyłam, że trochę przytyłam, no bo jem więcej. I on siedzi przed lustrem, patrzy na ten swój brzuch i mówi: więcej tenisa, mniej sałatek z majonezem. Ja bym powiedziała: więcej tenisa, mniej marcepanu na przykład. No dokładnie. Także on jest taki, on jest lękowy. Narcystyczny. Tak, narcystyczny i lękowy. Ale czego on się boi? On się boi tego, że kiedyś, że pewnego dnia się pojawi ktoś, kto może mu to wszystko zabrać. I ta scena, kiedy on katuje Kudłatego pod koniec, kiedy widzi, że ten Kudłaty pijany w sztok, grzebie w tej skórzanej torbie, która jest porozrywana. W tej torbie to tkwił właściwie cały dorobek Marynosa, tą torbę wcześniej schował. Temu to wyjął i grzebie mu w tym złomie złotym i w tych pieniądzach. No to był taki bardzo symboliczny moment, kiedy on po prostu zobaczył, że bardzo realny jest zamach na jego, na te fundamenty tego dotychczasowego życia. Bo on stworzył to wszystko wykorzystując ludzi, tak? Więc on się potwornie boi, uważam. On się boi przede wszystkim tego, że znajdzie się ktoś, kto będzie sprytniejszy od niego.
bardziej cwany, czy bardziej agresywny, bezwzględny i go po prostu wykosi z tej konkurencji. On zostanie z niczym. O, tego się boimy, Remus. Słuchaj, jeszcze musimy powiedzieć o Juliuszu Kalodoncie, bo on jest tak wdzięczną postacią w złym. Jest taki fragment, kiedy właściciel kiosku Kalodont, kiosk, który jest obwieszony czasopismami w ten sposób, żeby nie było widać, co dzieje się w środku, staje się ten jego kiosk w zasadzie taką, jak pisze Tyrmand, warownią, głównym bastionem sił dobra wśród rozpętanych wokół wrogich mocy. Co uruchamia w nas guzik dobra, a co zła? I przy okazji Juliusza Tyrmand pisze o tym, że on zaczyna w zasadzie współpracę z panem Zmelonikiem, chociaż nie do końca wie, czy to jest ta siła dobra, czy nie, ale on jest intuicjonistą. Więc jak ważna jest intuicja w twoim zawodzie i co uruchamia w nas guzik dobra i guzik zła, bo myślę, że fabrycznie mamy oba gdzieś pod skórą. No, myślę, że ten guzik dobra czy guzik zła uruchamiają doświadczenia. Takie doświadczenia, które są doświadczeniami granicznymi, przełomowymi, ale, czy też w ogóle bardzo mocnymi. U Kalodonta było także też obserwacja tej brutalności, tej takiej zupełnie idiotycznej bezwzględności, kiedy ci rzezimieszkowie nie dość, że wytrącają lekarstwo dla chorej matki, to nie mają w ogóle w związku z tym jakiejś refleksji i poczucia winy, wręcz wyśmiewają tą sytuację i jeszcze próbują napastować, tak można powiedzieć, tą Martę. Myślę, że obserwacja tego była takim wstrząsem, bo to budzi oburzenie, tak? To budzi oburzenie. I na pewno też było to dla niego takim, nie powiem, że to było przełącznikiem, ale uważam, że w dużej mierze wzbudziło w Juliuszu Kalodoncie tą chęć właśnie przeciwstawiania się. A z tą intuicją jak jest w zawodzie biegłego sądowego, profilera? No nie możesz pójść za nią, bo ty musisz mieć dowody, ale jak to połączyć ze sobą razem? To jest czasami bardzo trudne i rozmawialiśmy, przygotowując się tutaj do tego spotkania, i pamiętam, że powiedziałem, że ta intuicja czasami to jest tak, że to jest trochę takie przekleństwo, bo gdzieś na poziomie, gdzieś tutaj, na poziomie serca czujesz, że coś z tą sprawą jest nie tak. Mówię konkretnie o sobie, tak? Na przykład mamy w sprawie zabójstwa kilkunastu świadków. Czasami jest tak, że ktoś z rodziny, kto jest uważany przez policję, prokuraturę za osobę zupełnie poza kręgiem podejrzeń, a ty czujesz coś innego. I nawet niedawno taką sprawę miałem okazję analizować, tworzyć profil, gdzie występowała osoba, na którą niewiele osób zwróciło uwagę, a on mi nie pasował. On mi nie pasował. I zestawienie tej intuicji z tym, że jednak ja muszę mieć potem narzędzia, tak? Intuicja to jest wskaźnik, a ja muszę mieć narzędzia, żeby to racjonalnie opisać. Ja nie, czy psycholog, w tym tak zwany profiler, nie może powiedzieć, on zabił, bo ja tak czuję. Tak? Jakże tak powiemy, tak? No, tak mówię, możemy sobie na to pozwolić w kuluarach i powiedzmy przy papierosku i kawie, ale jak ja tak powiem przed sądem potem czy w prokuraturze, to po prostu się popukają w głowę. Ale poczekaj, ale czy można pracować nad intuicją? Myślę o takim treningu, tak naprawdę, jak nie wiem, pracujesz nad mięśniami, tak samo masz intuicję, ale czy możesz ją trochę podrasować? Ja myślę, że generalnie podrasowywanie intuicji miałoby, znaczy ja tak sobie to wyobrażam, że to jest tak naprawdę też taki trening wrażliwości. Ja bym to nazwał w ten sposób, że my musimy uczyć się tej wrażliwości w ogóle na ludzi i wrażliwości takiej obserwacyjnej. I ja bym to połączył z refleksją, z refleksyjnością. Są ludzie, którzy generalnie przez całe życie przechodzą w ten sposób, że niewiele dostrzegają, tak? Nie wyciągają wniosków ze swoich błędów, nie wiem, świat widzą w sposób na przykład czarno-biały albo szaro-czarny, a są tacy, którzy wnikają, tak jak Jonasz Drobniak. Wnikają i są, no można powiedzieć, takimi wrażliwcami, ale niekoniecznie to się kojarzy z wrażliwością taką, że to są emocjonalni wrażliwcy, że tacy są bardzo rozbici emocjonalnie. Poeci, można powiedzieć, tylko to są tacy wrażliwcy percepcyjni, że oni widzą więcej, tak? Nie wiem, no, on widzi scenę na ulicy i on z tej sceny wyciąga 10 razy więcej wniosków niż osoba, która jest nierefleksyjna. Więc ja bym gdzieś tą refleksję z intuicją łączył na jakimś poziomie. No ale to pewnie wymagałoby dłuższych tutaj rozważań. To jest taki fragment jeszcze z powieści Zły, który mi się skojarzył z twoim zawodem. Powiedz, czy to jest zgodne z prawdą, czy nie. Są ludzie, dla których przyglądanie się innym ludziom stanowi zajęcie równie frapujące i nałogowe jak gryzienie pestek. Są inni ludzie, niewątpliwie wyżej stojący od wymienionych, którzy zatracają poczucie czasu i codziennego obowiązku wobec ożywionej, wypełnionej tłumem ludzkim ulicy. Dla takich zbieg Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich we wczesnych godzinach popołudniowych jest rozkoszą równego rzędu, co mycie nóg w wodzie z solą Jana po długotrwałym marszu w lipcowym skwarze i w przyciasnych butach.
Rozkosz taka polega, jak wiadomo, na tym, że doznając jej, marzy się o niewyjmowaniu nóg z miski przez najbliższe 3 lata. Do takich ludzi należał Kuba Wirus. I zastanawiam się, czy ty też masz już w genach, wchodzisz na przykład teraz, jak tutaj jesteśmy, i od razu nas studiujesz i wiesz, jakieś zaburzenia psychiczne u każdego z ekipy diagnozujesz, czy nie? To jest, ja myślę, że to jest chyba ogólny lęk przed, taka obawa przed psychologami. Także tak, psycholog gdzieś wchodzi, to generalnie to jest tak, że trzeba tak unikać zbędnych gestów, za bardzo tam właśnie nie patrzeć, bo on zaraz przeanalizuje, sprofiluje. Nie, to są bajki. Ale powiem tak, że może być taka pokusa, tak? I jak przypomina sobie studia psychologiczne, które skończyłem dobre 20 lat temu, to takie właśnie uwiedzenie psychologią powodowało, że nam się wydawało, mnie i moim kolegom, koleżankom, że jesteśmy tacy w ogóle, tacy błyskotliwi, przenikliwi, że każdego bierzemy na czynniki pierwsze i tak dalej. Ale w miarę upływu lat, jak człowiek się robi coraz starszy i trochę mądrzejszy, mam nadzieję, to się okazuje, że to nie jest tak, że życie polega na tym, że się analizuje, tak się wyciąga wnioski. Więc ja się zacząłem tego oduszę. Znaczy, być może jak ktoś na mnie popatrzy, tak, to mnie dobrze zna, to może powie, stary, jesteś skrzywiony. Nie? Kiedyś ktoś mnie zapytał, nie pamiętam kto to był, ale zapytał mnie, czy ja tak każdego analizuję, tak? I czy taka analiza śledcza nie powoduje, że wpadam w jakąś paranoję, że generalnie ludzie są, wiesz, mają negatywne intencje, a powinienem dokładnie przeanalizować i tak dalej. No ja tak nie czuję, znaczy, żebym wpadał w jakąś taką potężną paranoję i niepokój, że muszę wszystko kontrolować, analizować i tak dalej. To znowu się odwołam do Tyrmanda. Jak pisze Tyrmand, kartezjańska zasada myślę, więc jestem, w wersji stołecznego półświadka brzmi czaszka pracuje, ale czaszka pracuje też chyba u profilera i to mocno. Pracuje, natomiast on nie pracuje na całą dobę. Nie pracuje całą dobę, naprawdę. A jak się wietrzy czaszkę? Dosłownie się wietrzy. W moim wydaniu wietrzy się tak, że się wychodzi na spacer albo się uprawia sport. I znaczy, to pewnie ktoś mógłby ze mną dyskutować, ale uważam, że to jest bardzo dobry sposób. Szczególnie po stresującym dniu, wyjście, nie wiem, na bieganie, czy na siłownię, czy na drążki, na siłownię na świeżym powietrzu, to jest super sprawa. No, oczywiście każdy robi to, co lubi. Natomiast tak się uważam wietrzy głowę. Głowy wietrzy się jeszcze w ten sposób, że zajmuje się rzeczami zupełnie innymi niż te, które się kojarzą ze zbrodnią. Ja sobie nie wyobrażam, żebym analizował akta, jakieś zabójstwo, prawda? Potem w ramach rozrywki obejrzał sobie serial o Tedzie Bundym, tak? O seryjnym mordercy. No i na dobranoc przestudiował rozdział z podręcznika medycyny sądowej, tak? Albo technika sekcji zwłok. No nie, no to by było po prostu... Miałbyś zaburzenia masochistyczne. No, aczkolwiek to takie, niektórym może tak się wydawać, że tak jest, ale nie. To także również nie jest tak, że profilerzy śpią w trumnach, czy też kładą się gdzieś tam w jakichś dziwnych miejscach i nasłuchują głosów zmarłych, także tak się nie dzieje. No przynajmniej nie ze mną. Bardzo Ci dziękuję, że rozbiliśmy te stereotypy w drobny pył. Myślę, że Merynos byłby zadowolony, jeżeli chodzi o rozmach rozbicia tych stereotypów. A zakończę naszym ulubionym chyba drobniakiem, czyli panem w kapelusiku, który opowiada tak. Życie wokoło nas pełne jest dokądś wiodących tropów, albowiem wszędzie wokoło codziennie dzieje się mnóstwo ciekawych spraw. Otóż są takie sprawy, które zazwyczaj jedni ludzie chcą ukryć przed drugimi. Tak już jest, proszę Państwa, że nieustannie coś ukrywamy przed innymi. Począwszy od krzywej łopatki, którą maskujemy modą, elegancją, specjalnie skrojonym ubraniem, poprzez nagłą sympatię do żony swojego przyjaciela. Aż po milionową defraudację, której maskowanie wymaga skomplikowanych czynności, że stają się one wręcz pasjonujące. Detektywi spędzają swoje życie właśnie wśród spraw ciekawych, starając się je wykryć. W tym celu każdy z nas posługuje się swoją metodą. To może będę życzyć, żebyśmy jednak mieli jak najmniej do ukrycia. Będzie prościej w życiu. Myślę, że im mniej kombinacji, tym w życiu łatwiej. Zdecydowanie. Dariusz Piotrowicz. Pięknie dziękuję i dziękujemy Państwu również za obecność. Festiwal Niewinni Czarodzieje trwa.